każdej wojnie ktoś musi posprzątać. Jest taki porządek, sam się przecież nie zrobi. Ktoś musi zepchnąć gruzy na pobocza dróg, żeby mogły przejechać wozy pełne trupów. Ktoś musi grzęznąć w szlamie i popiele, sprężystych kanap, drzazgach szkła i krwawych szmatach. Ktoś musi przywlec belkę do podparcia ściany, ktoś oszklić okno i osadzić drzwi na zawiasach. Fotogeniczne to nie jest i wymaga lat. Wszystkie kamery wyjechały już na inną wojnę. Mosty trzeba z powrotem i dworce na nowo. W strzępach będą rękawy od zakasywania. Ktoś z miotłą w rękach wspomina jeszcze jak było. Ktoś słucha, przytakuje nieurwaną głową, ale już w ich pobliżu zaczną kręcić się tacy, których to będzie nudzić. Ktoś czasem jeszcze wykopie spod krzaka przeżarte rdzą argumenty i poprzenosi je na stos odpadków. Ci, co wiedzieli, o co tutaj szło, muszą ustąpić miejsca tym, co wiedzą mało. I jeszcze mniej niż mało. I wreszcie nic. Tyle, co nic. W trawie, która porosła przyczyny i skutki, musi ktoś sobie poleżeć z kłosem w zębach. I gapić się, gapić się w chmury, w chmury. Po prostu gapić się w te głupie chmury. Oj, pani Wisławo, pani Szymborsko, jak pani to pięknie napisała. Tak, jak to nasze życie jest, wszędzie. Ktoś musi posprzątać.